Witam. Dziś kolejna ciekawostka. Otóż izraelscy naukowcy twierdzą, że odkryli nowe fragmenty zwojów z nadmorza Martwego. Ostatnio odkryto jakieś 60-70 lat wcześniej pewne zwoje i do dzisiaj tych zwojów nie przetłumaczono i nie udostępniono treści ludziom. Znaczy część udostępniono, część ukryto. No, z tego powodu jest wiele niezadowoleń, krytyki. Izrael nawet jakby siłą wcisnął swoich naukowców, którzy rzekomo mają mieć wpływ na szybszą pracę. Grozi też, że jeśli ci naukowcy, którzy się tym zajmują, nie zaczną wreszcie publikować, no to on w ogóle zabierze im taką możliwość i ich naukowcy będą się tym zajmować. Bo Izrael po wojnie sześciodniowej przejął te manuskrypty, przejmując ziemię, na której one były znalezione. Pozwolił jednak tłumaczyć tamtym właściwie to nie tylko tłumaczyć, bo ich praca w dużym stopniu polega na składaniu różnych kawałków szczępów, trochę przypomina to układanie puzli. Układanie tego w całość, a potem, jak już mają całość, przepisanie tego w języku oryginalnym, a potem przetłumaczenie. No i tej całości w języku oryginalnym oni nawet tego nie chcą udostępnić, chociaż podobno przetłumaczyli mnóstwo materiałów. Dlaczego nie chcą udostępnić? Nie wiem, u mnie to burzy wiele podejrzeń. Mam nawet taką teorię, że najbardziej ciekawe, najbardziej rewolucyjne odkrycia to będą księgi, których jeszcze nie ma. One dopiero zostaną napisane i potem rewelacyjnie odkryte przez naukowców. No i teraz przychodzi do nas wiadomość, że po 60 czy 70 latach jacyś półamatorscy pasjonaci odnaleźli, znaczy robią to pod jakąś fundacją, która się tym zajmuje, ale która twierdzi, że ma mało funduszy i prosi rząd Izraela, żeby więcej pieniędzy przeznaczył. Oni, wiadomo, wolą na zbrojenia przeznaczyć niż na takie badania. I żeby zbadać wszystkie jaskinie. Twierdzą, że odnaleźli jaskinie, które są w wyjątkowo trudnym miejscu położone, gdzie można się dostać, spuszczając się na linach. Jest to bardzo niebezpieczne i twierdzą, że prawdopodobnie od złożenia tych manuskryptów, które teraz tam znaleźli, to tam nikt więcej już nie był, czyli prawie 2000 lat temu. I teraz ciekawostka. Pierwsze zwoje z nadmorza Martwego, które znaleziono, były ukryte z tego powodu, że Rzym zaatakował Judeę, no Galileę, Judeę, wszystkie tamte rejony i przy tej okazji wymordował Esenczyków. I część Esenczyków uciekła, oczywiście tam było ich kilka tysięcy. I część z nich ukryła swoje pisma. No to rozumiemy, że to pisma zostały ukryte około roku 70, kiedy właśnie działo się to i przed zburzeniem tego ich miejsca. I rozumiemy, że są z pierwszego wieku. Natomiast fenomen albo tajemnica obecnych wykopalisk, które mogą, bo dlaczego o tym mówię, bo to może mieć znaczenie na zrozumienie pism, gdyż interesuje nas, co tam, jakie fragmenty są tam z Pism Świętych i w jakiej treści, tak? Ale te nowe pisma naukowcy datują nie na pierwszy wiek, czyli nie na ten moment, kiedy Rzymianie atakowali, tylko na wiek drugi. No, to troszeczkę pytanie powstaje, dlaczego wiek drugi? Dlaczego, z jakiego powodu miałby ktoś w tak skomplikowany sposób w drugim wieku ukrywać te księgi? Nie jest to jasne. Natomiast znaleziono tam księgi i z tego, co nas interesuje, znaleziono tam księgę Nachuma i Zachariasza. No ja osobiście jestem bardzo zainteresowany, jaka treść jest tych ksiąg, szczególnie końcowych wersetów księgi Zachariasza. Mam co do nich pewne wątpliwości. I byłbym chętny tym zainteresowany poznać. Dlatego mówię Wam o tym, jest to ciekawostka biblijna, może mieć to wpływ, ale tak jak powiedziałem, bądźmy świadomi tego, że na przykład w przyszłości bestia, która stworzy posąg bestii i każe mu oddawać cześć i będzie fałszywy prorok, którego niektórzy nazywają antychrystem, i on będzie czynił cuda i przekonywał, będzie chciał zwieść nawet tych, którzy dzisiaj znają prawdę. No to musimy wziąć pod uwagę, że może to zrobić właśnie za pomocą takich ni stąd, ni zowąd odkrytych manuskryptów, których nikt wcześniej nie znał, a których, jak ja mówię, że prawdopodobnie jeszcze nikt nie napisał, a które będą odkryte i ogłoszone jako rewelacja, która rzuca światło
na rzeczywistość i wtedy się okaże, że na przykład Mesjasz, którego my wierzymy, Pan nasz Jeszu, jest fałszywy, bo tam pisze to czy siamto. Warto więc wiedzieć o tym, że ukrywa się część tekstów, warto wiedzieć, że część po prostu prawdopodobnie powstanie. Trzeba mieć tą świadomość. To są ludzie, którzy nie zawahają się przed fałszerstwem. Prawda w ich mniemaniu jest wtedy prawdą, kiedy jest zgodna z ich umysłem, a nie z rzeczywistością.